Witam wszystkich na kolejnej wojnie. Musimy zrobić reset. Zostało nam dwóch ciekawych przeciwników. Zobaczymy, jak pójdzie. No bo tutaj przeciwnik całkiem mocny. Ale weźmiemy sobie mój ulubiony skład, z tym, że żeby przyblokować jegomościa Basteta, weźmiemy sobie Kadmona. A panią Grację sobie zostawimy na kogoś innego. Dobra, 7 składów, 7 klocków na zielony skład. Ogólnie tego pana się obawiam. W ogóle jest szybki skład, kurczę. Jak oni zaczną walić po odpaleniu hipopotama, to będzie koniec. No dobra, lecimy, nie pieprzymy. Specjalne nagranie ze szpitala. Pozdrawiam wszystkich. Świeżo po zabiegu. Zielony załadowany. Kurde, przestańcie kombosować. Wiadomo, lecimy tą stronę. Nie udało się rozwalić hipcia. Hipcio twarda bestia. Znalazłem ustronne miejsce do nagrywania. Mogę nagrać. Myślałem, że nie nagram w ogóle tego filmu. Ale nawet, że się chyba uda. Trochę mi głupio nagrywać przy ludziach. Oj, pomyliłem kolejności, ale to chyba nie ma znaczenia. Super, ten skład mnie nie zawodzi. No dobrze, jeszcze jedna Bastet. Chociaż jej nie lubię bić, wolę ją bić niż Dio Chan mimo wszystko. Aczkolwiek też jej nie lubię bić. Nie lubię jej bić, bo jest, no jest cholera dosyć mocna. Zrobimy tak. Teraz już wiem, że Atena bije po 9 klockach. Nie tak jak na poprzedniej wojnie. Dałem trochę gafę, bo powiedziałem, że mam skład na 7 klocków niebieski, a okazało się, że ten skład jest na 9 klocków. I dziwiłem się, czemu Atena, to może było 2 wojny temu, czemu Atena nie jest załadowana. I tu myślę sobie wziąć jakieś żółte. Żółte najlepiej z blokadą. Tylko nie mam chyba takiej blokady. Albo z dispelem. Może dispela by wziął. No ale czy załaduje tak szybko żółtych? To jest pytanie. 2 dispele. Będą te żółte? Odyńca wziąć? Dobra, na 5% 7. Trudno, tu i tak się nic nie zmieni. Okej, okay. No taki dziwny składzik, ale zobaczymy. Niech nam tu trochę przejaśni planszę. Ten się ładuje. Trudno. Spróbujemy diamencik złapać. Nie udało się. Kurde, jak ja jej nie lubię bić. Ale na dacha też się zaraz załaduje. To też nie jest dobre. Nie jest to dobre. No nic z tego chyba nie będzie. Tu chyba się za bardzo pośpieszyłem. Będzie przegrana walka. Trudno. Dobijemy, zrobimy reset. Może chociaż tanka mi się udało wykurzyć. Nawet nie. No dobrze, dobieram sobie skład na dobitkę. Polecimy czerwienią. Mam mało trochę żółtych kart. Co nad czym trochę ubolewam przy fioletowych tankach. No ale meta się zmienia. Zobaczymy, jak będzie później. Coraz więcej niebieskich tanków. Zielonych kart mam trochę, także fajnie. Aczkolwiek cały czas to nie jest
Jeszcze to, bo cały czas mamy fioletowe tanki. Kompletnie nie mam pojęcia, kogo tu wziąć. Kompletnie. Może Hankę. Kurde, trzecia walka i tak mało kart. No bardzo nad tym ubolewam. Oj. Niemiłosiernie. No dobra. Nie można mieć wszystkiego, jak się jest free to play. A ostatnio widziałem ciekawy obrazek. Z kolesiem, co miał 30 poziom, jakiś Koreaniec bodajże. 30 poziom miał zrobionego hipcia, Ankę, coś tam jeszcze, kurde, no wymaksowane wszystko, no skład petarda. Petarda. Ja jak miałem 30 poziom, nie miałem ani jednej pięciogwiazdkowej karty. Ani kurwa jednej. Także no pay, no game. Myślałem, że podejdzie czerwony albo stay, albo stay. Niestety nie podszedł. Dobra, zwolnijmy trochę tempo, bo może za szybko dobieram te ruchy, żeby nie przewalić do bitki. To już będzie przypał i siara na maksa. Ale czas też mnie mocno ogranicza, bo mówię, nie jestem u siebie. Hospitalizuję się znowu na kolanko, także... Alright. No i tu wiadomo, w kogo uderzyć, bo ta pani będzie zaraz biła bardzo mocno. No i poszło. No dobra. Dobrze. Zostało nam 30 ataków. I mi zostało 58 ataków. Ale przewaga była dosyć poważna, więc szanse są całkiem niezłe. Może tego rombo sobie walniemy. To jest coś prostszego. I trudno. Brakuje mi niebieskich lekarzy. Całe szczęście, że mam teleskopy. Ta na to się robi. Arielka już jest odebrana, także kwestia czasu. Lecimy. Lecimy. O proszę, zero u nas się zrobiło na kimś na darku. Proszę bardzo. Elegancko. Tak mnie tak coś myślałem, żeby wsiąść. Niebiesko-fioletowy skład. Z ręką na sercu. Trzy. Trzy.
Ty draniu łobuziaku pieroński. Taki jesteś. A zobaczysz, gdzie raki zimują. Obniżenie obrony, atak Cristobala. Jest piękna bestia. Dobra, może tego D'Artagnana sobie weźmiemy, ściągniemy. Może zobaczymy, Silvery też się uda. Glans. To po walce. No, ten przeciwnik był cienki jak dupcia węża. Idziemy sobie na Berę. Została mi Skadi z tych mocnych kart. No, zbyt dużo składów nie mam już w tym momencie, także będzie co ma być. Nie Vela, tylko Skadi. No i co do tego wziąć? No to jest dobre pytanie. Wzmocnić siłę klocka. Może zrobimy tak. Tu damy Skadi, tu damy Vele. Ona już się powinna załadować po 7. Może obniży atak troszeczkę. No to zrobimy taki fikumiku. Pyk, pyk. 3 plus 2. Alfrike, bardzo wolna karta. No ale trudno. Zobaczymy. Pójdzie to pójdzie, nie pójdzie to nie pójdzie. Wiadomo. Nie ma się co spinać. Skończę karty, to może coś będzie lepiej, ale na razie to muszę dokończyć. To co mam do zrobienia, to muszę skończyć, bo licho, nie ma czym grać. No nie powiem, bo czarno to widzę. Czarno to widzę, jak bardzo czarno. Tej tetys nie chcę załadować. Resztę to pal licho. Jedynie Bera, jak odpali, to moja Bera będzie bezużyteczna. A po to ona tu jest, żeby ona zrobiła jakąś robotę. Trudno. Spróbujemy. Palimy kadłubem. Lepiej teraz niż później. Dobra. Mogłem jej nie odpalać, kurde. Nie widziałem tego niebieskiego tutaj. Oj, głupi, głupi. A znowu te powiadomienia. No dobra, ile tu jest tur? Jedna. Ta pani bije co? 300. Spróbujmy. A może i dobrze się stało. No zobaczymy, czy Skadi kogoś kurczy, nałoży staka jakiegoś fajnego, czy okaże się, że będzie kicha. Kurde, nie chciałem, żeby załadowała tego grunka właśnie niego. Coś tam będzie staka. Dobra, teraz to tylko przetrwać. Kurde, ale będzie ciężko. Będzie ciężko, bo coraz to nowsze, coraz to różne karty będą nam odpalać. Marianka tu może kogoś zaraz ściągnąć. Jak Kirilla uderzy, to na pewno go ściągnie.
Nowele w tym momencie też. Oj, bieda z nędzą. No cóż, trudno. No niestety, składów nie ma, nie ma czym grać. Takie życie. No, nie powiem, że jest fajnie, bo dobitki to już żywce nie ma czym zagrać. Spróbuję sobie tak. To nie jest taka dobitka, że zostały dwie karty, tylko zostały wszystkie karty. Tylko środek mocno osłabiony. Reszta w formie. No, a więc ten teges. Oj, 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 oj. Kurwa mać. Byłem pewien, że jej nie odpali. Ale dupa. Masakra. No teraz syp, tak, teraz pewnie, teraz kotki sobie wchodzą. No zajebiście. No dobra, wojna, dramat. Trudno. Ja się nie nadaję dzisiaj na wojnę, także... Płakać nie będę. Powodzenia reszcie. Myślę, że wygramy.